Inwestycja, która jest bardzo wyczekiwana przez kierowców podążających Krajową Dwunastką w Głogowie, wreszcie dojdzie do skutku. Pierwotne plany zakładały, że uda się ją zrealizować w ubiegłym roku, ale trzeba było czekać na załatwienie wszelkich spraw formalnych, bo magistrat podjął się zadanie na drodze należącej do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W roboty wchodzimy jutro. Zaczynamy od prac takich, powiedziałbym, przygotowawczych i polegających na usuwaniu kolizji, po czym wejdziemy już, zamkniemy ulicę, drogę krajową numer 12, ale będzie wykonany bypass, będzie wykonany objazd, który będzie działał w dwóch kierunkach płynnie, nie będzie absolutnie jakiegoś wahadłowego puszczania aut. Bypass będzie płynny w obu kierunkach. Przejście podziemne pod Krajową Dwunastką ma usprawnić ruch w jej ciągu. Szczególnie w okresie wiosenno-letnim przez pasy przy Głogowskim Muzeum przechodzi wielu pieszych, przez to niemal każdego dnia miasto jest zakorkowane. Na takie problemy będzie też można napotkać podczas remontu, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość. A specjalny apel władze miasta mają do korzystających z parkingu w tamtym rejonie. Jeżeli chodzi o parking położony, szutrowy parking położony pomiędzy ulicą Długą a ulicą nad Odrzańską, to bardzo prosimy kierowców, aby tam aut nie stawiać. Ta przestrzeń będzie nam potrzebna do prowadzenia prac budowlanych. Cała inwestycja pochłonie niespełna 7 milionów złotych i powinna zakończyć się w drugiej połowie tego roku.